Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was jeszcze przed moim urlopem, przed wyjazdem w zasadzie już na urlopie jestem, ale pomyślałam sobie, że może uda mi się jakoś szybciutko nagrać drugą część o Johnie Wayne'ie Gacy. Z uwagi na to, że jestem w zonie, jestem jakby w świecie Johna Wayne'a Gacy'ego, to nie jest miły świat, bardzo ponury świat, tak mówiąc szczerze. Dlatego może uda mi się po prostu wywalić to, co jest najgorsze, a dzisiaj będzie się działo to, co jest najgorsze w dzisiejszym odcinku. Może szybciej się z tym uporam i będę mogła skupić się na czymś przyjemniejszym, na irlandzkich zadrzewieniach, na zieleni Zielonej Wyspy, na wietrze i deszczu i zimnie. Nie mogę się doczekać. Także dzisiaj, proszę Państwa, druga część. Może mi się uda skończyć cały temat? Może nie. Myślę, że jednak nie. Ale dzisiaj będzie o morderstwach. Dojdziemy sobie powolutku do schwytania Johna Wayne'a Gacy'ego. Jeśli nie słuchaliście poprzedniej części podcastu, możecie teraz zatrzymać ten odcinek i wrócić, jak odsłuchacie ten poprzedni. Natomiast jakby nie jest to wymagane. Przypomnę tylko, że John Wayne Gacy był amerykańskim seryjnym mordercą, który dopuścił się co najmniej 33 morderstw młodych mężczyzn i chłopców, nastoletnich chłopców. Zrobił to w sposób bardzo brutalny w swoim jakby życiu pozamorderczym. Trochę żył jak dr Jekyll i Mr. Hyde, bo wydawał się być prominentnym biznesmenem, filarem lokalnej społeczności, politykiem, filantropem. Przebierał się za klauna i występował za darmo w szpitalach dziecięcych i uczestniczył również w imprezach dziecięcych, gdzie przeistaczał się w Pogo the Clown albo Patches the Clown i generalnie bardzo długo udawało mu się uniknąć aresztowania, uniknąć w ogóle podejrzeń, pomimo tego, że został skazany za sodomię oralną na chłopcu, miał spędzić 10 lat w więzieniu, spędził z tej kary jedynie 1,5 roku i gdyby go nie wypuścili wcześniej, to 33 osoby by żyły. Ale tak się nie stało i dzisiaj o tym posłuchacie. Więc takie krótkie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Zakończyliśmy na... Jeju, na czym my zakończyliśmy? Aha, opowiedziałam Wam o modus operandi Gacy'ego i zakończyliśmy na jego wspaniałej karierze politycznej. Tak, opowiedziałam Wam o tym, że do domu Gacy'ego wprowadził się David Crumb, który pracował również u niego. Chciał zgwałcić Crumba, ale udało się chłopakowi wydostać. Po Crumbie był Michael Rossi, który również mieszkał z Gacy'em. Ale Gacy był nieuchwytny i nie wiadomo dlaczego tak się działo. Czy dlatego, że ci chłopcy się wstydzili? Może myśleli, że ich słowo przeciwko jego słowu, że i tak nikt im nie uwierzy, a być może uważali to, co robił, za niegroźne? Być może. Tyle tylko, że jeden z tych chłopców, tylko w tej chwili nie mogę znaleźć informacji, który, zdaje się, że słyszałam o tym w którymś podcaście, a słuchałam kilku różnych, zwłaszcza amerykańskich, dużo więcej na ten temat w sieci, to w którymś z podcastów usłyszałam taką informację, że Gacy wynajął któregoś z tych chłopców, którzy uszli z życiem, do tego, aby wykopał groby w tej przestrzeni pod domem, w tym crawling space. I ten dzieciak, który kopał groby, no jakby hello, masz wykopać doły. Nie były to głębokie doły, to nie było 6 stóp pod ziemią, tylko to były takie dosyć płytkie groby, ale ten chłopiec, który to robił, nie wpadł na pomysł, że czemu to są takie prostokąty wielkości 2 metry na metr? Coś tu jest bardzo podejrzane. Nikt na to nie wpadł, nie? Gacy coś tam wytłumaczył mu jakoś... Wiem, że zabronił temu chłopcu podchodzić do pewnych części domu, tej przestrzeni pod domem, zabronił mu i co chwilę wpadał tam pod ten dom w ramach kontroli, czy na pewno ten chłopiec tam nie grzebie, nie zagląda tam, gdzie nie powinien zaglądać, bo już były wtedy zakopane ciała. I ten chłopiec kopał kolejne groby dla kolejnych dzieci, o których wiedział Gacy, że się pojawią. Także on był bardzo przewidujący. I też ten chłopiec, który pracował dla niego, dostał za to pieniądze. Był też moment, że musiał rozsypać palone wapno pod tym domem i nie domyślił się i nie zgłosił tego nigdzie. Wziął pieniądze, być może dlatego. No dlatego może, no. Nie oceniam. Ale gdyby... Słuchajcie, jeśli będziecie mieli wy kiedykolwiek taką sytuację, że
Coś będzie śmierdziało u kogoś. Rybami zgniłymi, padliną, nieprzyjemny zapach. To zgłoście to. Co się może najgorszego stać? Policjanci was wyśmieją albo powiedzą, że marnujecie ich czas. To jest najgorsze, co się może zdarzyć. A wiecie, co się może innego zdarzyć? Możecie odkryć zamordowane ciała w piwnicy swojego sąsiada na przykład, czy męża. Better safe than sorry. Jest takie powiedzenie i zgadzam się w tym przypadku z tym powiedzeniem bardzo mocno. No więc tak, pierwszego morderstwa John Wayne Gacy dokonał w styczniu 1972 roku. Dokładnie 3 stycznia. 2 stycznia miał Gacy przyjęcie rodzinne i po tym przyjęciu miał pojechać do Civic Center w Loop, aby zobaczyć wystawę rzeźb lodowych we wczesnych godzinach następnego poranka. Wystawa rzeźb lodowych. Gacy lubił sztukę, jak widać. Zresztą później w więzieniu malował bardzo dużo i malował klauny. To pewnie słyszeliście o tym. Bardzo creepy. Zwabił do swojego samochodu 16-latka, który nazywał się Timothy Jack McCoy. Znalazł go błąkającego się na dworcu autobusowym Greyhound w Chicago. Greyhound to są te takie autobusy dalekodystansowe, czyli to jest taka sieć autobusów i tam właśnie Gacy często wyszukiwał swoje ofiary, co jest bardzo smutne. McCoy aktualnie wracał z świąt Bożego Narodzenia, które spędził u przyjaciół w Michigan i wracał do domu ojca w Omaha w stanie Nebraska. Gacy zabrał chłopaka na wycieczkę krajoznawczą po Chicago, pokazał mu kilka ciekawych miejsc, a następnie zawiózł go do swojego domu z obietnicą, że chłopak spędzi noc i rano Gacy odwiezie go na dworzec na czas, aby złapał autobus do ojca. I to, co się stało później, to jest absolutna makabra, aczkolwiek jest to trochę naciągane. Zaraz do tego przejdę. Najpierw podam wam wersję oficjalną, którą przedstawił sam Gacy i która jest powielana we wszystkich mediach. Gacy twierdził, że obudził się wcześniej rano i zobaczył McCoya stojącego w drzwiach jego sypialni z nożem kuchennym w ręku. Tudu. Więc Gacy wyskakuje z łóżka, McCoy w tym czasie unosi obie ręce w geście poddania się, ale przechyla nóż do góry i tym samym przypadkowo rani Gacy'ego. Gacy miał bliznę później na przedramieniu, która jakby dowodziła temu, że tak się właśnie stało. Gacy łapie chłopaka za rękę, wykręca mu tę rękę, że nóż wypada. Następnie chwyta go za jego głowę i uderza w ścianę sypialni. Kopie go. Chłopak się przewraca, tak? Leży na ziemi. Walczą ze sobą. McCoy kopie Gacy'ego w brzuch i podcina mu nogi. Dochodzi do walki. Gacy łapie McCoya, krzyczy: skurwysynu, zabiję cię! Powala McCoya i dźga go tym nożem, który ten chłopak miał w ręku wcześniej, dźga go wielokrotnie w klatkę piersiową, siedząc na nim okrakiem. Gdy McCoy umierał, Gacy poszedł do łazienki, umył nóż i poszedł do kuchni. I tam zobaczył otwarty karton jajek i kawałek niepokrojonego boczku na stole. Do tego jeszcze było nakrycie dla dwóch osób. Zatem logicznym jest, iż Timothy McCoy chciał swojemu gospodarzowi zrobić śniadanie i przygotowywał jajka na bekonie. Z roztargnieniem najwidoczniej niósł nóż w ręce i poszedł do Gacy'ego go obudzić, zaprosić na śniadanie. I to jest historia powielana przez bardzo wiele mediów. Ja wam powiem szczerze, czytałam na Reddicie całe sznurki na ten temat i ja powątpiewam w to, że tak to się zadziało. Zważcie na to, że to jest pierwsze morderstwo. Pamiętajmy o tym, jak bardzo John Wayne Gacy dbał o swój wizerunek. Jak bardzo lubił, żeby ludzie o nim dobrze mówili. Głównie z uwagi na to, że ojciec był dla niego ostry i surowy, więc podejrzewam, że chciał w jakiś sposób złagodzić to pierwsze morderstwo, chciał pokazać, że to był przypadek, bo Gacy tłumaczył, że po tym zdarzeniu czuł się źle. Śniadanie było tym czymś, co wymyślił po fakcie, żeby wyglądać na współczującego, któremu po prostu się coś przydarzyło. Chciał pokazać: jestem wspaniały, jestem takim dobrym wujkiem, że dzieciak 16-letni chciał zrobić dla mnie śniadanie. A nie wiadomo, czy doszło do czegoś między nimi, czy tylko chłopak rzeczywiście spał. Robił z siebie ofiarę Gacy, tak? Zobaczcie, myślałem, że się bronię, a zdarzyło się coś takiego, zobaczcie, jak jestem biedny i jakie straszne rzeczy mi się przytrafiły.
Poza tym nie wiem, ile razy dokładnie John Wayne Gacy dźgał Timothy'ego, ale było to kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt razy. Potem jeszcze dla pewności go udusił? No kurde, serio? Sorry, ale to nie jest samoobrona. W samoobronie uderzysz kilka razy, w szoku, odsuwasz się od ciała, wyrzucasz nóż i jesteś skonfundowany i przerażony tym, co się właśnie od Janie pawliło. Tak sobie to wyobrażam. A nie kilkadziesiąt razy dźgasz chłopaka i potem po prostu wstajesz, otrzypujesz się, idziesz do łazienki obmyć nóż, a potem idziesz ten nóż odstawić do kuchni. Jakby, sorry John, ale samoobrona to nie jest overkill. A tutaj ewidentnie do tego doszło. I myślę też, że kiedy zabił Timothy'ego nożem, zobaczył, że to jest strasznie brudne. Krew sieka po ścianach, wszystko jest we krwi, jest bałagan. Dziganie, no nie bardzo mu pasuje, więc wymyślił historię śniadaniową, aby uwiarygodnić to, że przecież on nie lubi bałaganu i celowo by takiego bałaganu nie zrobił, to jest obrzydliwe. Być może początkowo nie chciał zabić McCoya. Może chciał go tylko gwałcić i torturować, łamane przez torturować. Być może chciał go wykorzystać, być może to zrobił. I Tim, co? Tak bardzo mu się ten gwałt podobał, że postanowił zrobić swojemu oprawcy śniadanie? McCoy był hetero. Był dobrym dzieckiem. Miał ciężko pracującą rodzinę. Nie miał powodu, by zgodzić się na to, co Gacy miał do zaoferowania. Nie potrzebował tego. Jechał po prostu do ojca, czekał na autobus i był bardzo blisko ze swoją rodziną. Miał harmonogram, którego musiał się trzymać, musiał zdążyć na autobus. Nie wyszedłby na całą nocną imprezę z jakimś nieznajomym i to starszym od niego kilkakrotnie. Jego rodzice byli biedni, ale ta rodzina się bardzo dobrze trzymała. Wyobraźcie sobie, że ta rodzina, rodzice nie mieli nawet wystarczającej ilości pieniędzy, żeby zabrać jego ciało do domu po tym, jak został zidentyfikowany. Ten wątek jest poruszony w książce Davida Nelsona Boys Enter the House. To jest właśnie opowieść o zbrodniach Gacy'ego. Nie czytałam tej książki w całości, czytałam fragmenty, które były dostępne w sieci. I ja się zgadzam z autorem. Uważam, że to było nietypowe dla tego konkretnego chłopaka, dzieciaka, aby sobie wędrować z dala od dworca autobusowego, pomimo, że ojciec na niego czekał i zgodził się na to, żeby z jakimś staruchem pójść do jego domu, jeszcze rano robić mu śniadanie. No hello. To jest moje zdanie. Być może się mylę. Nie wiemy w zasadzie, jak było naprawdę, tylko Timothy i John Wayne Gacy wiedzieli, jak było naprawdę, ale dla mnie to jest trochę naciągane. Ciekawa jestem waszej opinii. Co wy o tym myślicie? Czy zdarzyło się tak, jak przedstawił to John? Czy rzeczywiście to był niefortunny zbieg okoliczności? Czy rzeczywiście John chciał w jakiś sposób to swoje pierwsze morderstwo pokazać jako takie przypadkowe, a tak naprawdę zaplanował to, tylko mu się nie udało, bo uczył się dopiero. Myślał, że dźganie będzie okej, a okazało się, że nie było, więc wymyślił taką historyjkę, żeby wzbudzić sympatię, nie wiem, współczucie. Pamiętajmy o tym, że nie ma co wierzyć w żadne słowo, które wyszło z ust tego psychopaty, ponieważ on był notorycznym kłamcą. Ja mu nie wierzę, no po prostu mu nie wierzę. A wy? Chłopak został zidentyfikowany dopiero po zbadaniu jego zębów dzięki dokumentacji stomatologicznej dopiero 14 lat po śmierci. Przedtem był znany po prostu jako chłopiec autobusu Greyhound. The Greyhound Bus Boy. Jak podało Chicago Tribune 10 maja 1986 roku, bardzo fajnie, że jest całe archiwum Chicago Tribune w sieci, 10 maja 1986 roku William Kunkel, prawnik, który był głównym prokuratorem na procesie Gacy'ego, powiedział, że Gacy powiedział tak. Pierwszą ofiarą była pierwsza pochowana w przeszukiwanej przestrzeni pod domem. Ale później, kiedy druga żona wprowadziła się do domu i skarżyła się na zapach dochodzący z piwnicy, skorzystał z okazji, kiedy była poza miastem, aby zakryć pierwsze ciało betonem. W wywiadzie kilka lat po aresztowaniu Gacy powiedział, że natychmiast po zabiciu McCoya czuł się całkowicie wyczerpany, ale zauważył, że kiedy dźgał chłopaka i słuchał bulgotania i łapania powietrza przez niego, no słuchał agonii generalnie, to doznał otępiającego umysłu orgazmu. I dodał, właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że śmierć to największy dreszczyk emocji,
Death is the ultimate thrill. Czajcie to? I do końca życia miał poszukiwać tego uczucia, łaknął go i chciał go powtórzyć. Jakie to banalne, co nie? Anyway, zaraz po zabójstwie Timothy'ego McCoya, Gacy pochował chłopaka pod kuchnią. Później właśnie, kiedy żona uskarżała się na zapach, przykrył jego grób warstwą betonu. Drugi raz Gacy popełnił morderstwo około stycznia 1974 roku. Już był wtedy żonaty. Ta ofiara pozostaje niezidentyfikowana. Gacy udusił go, a następnie umieścił ciało w swojej szafie. Człowiek się uczy całe życie, prawda? Więc Gacy zabił chłopaka, wsadził jego ciało w szafie i sobie to ciało w tej szafie było. Zauważył Gacy, że płyny ustrojowe z rozkładającego się ciała zaczęły wyciekać z jego ust i z nosa ofiary, tak? I zaplamiły mu dywan. I to było w ogóle obrzydliwe. I te płyny ustrojowe były wszędzie. Trup po prostu się rozkładał. No śmierć jest taka brudząca i taka obrzydliwa. Biedny Gacy musiał mierzyć się z biologią i fizjologią, która ewidentnie była przeciwko niemu. Straszne rzeczy. Ale Gacy wyciągnął z tego wnioski i nauczył się na własnym błędzie. Odtąd Gacy regularnie wpychał szmaty różnego rodzaju, czasami bieliznę ofiary, czasami skarpetki, do ust kolejnych ofiar, aby zapobiec wystąpieniu takiego trupiego wycieku. Widzicie, praktyka czyni mistrza, czyż nie? 31 lipca 1975 roku znika John Butkowicz, 18-letni pracownik PDM, czyli firmy Johna Gacy'ego. Jego samochód został znaleziony w pobliżu rogu Sheridan i Lawrence. W środku samochodu była kurtka, był portfel, kluczyki wciąż były w stacyjce. Więc chłopak najwidoczniej wyszedł dosłownie na chwilkę. Dzień przed swoim zniknięciem doszło do konfliktu, do kłótni między Butkowiczem a Gacy'em, bo Gacy zalegał z wypłatą. Dokładnie za 2 tygodnie, więc Butkowicz poszedł do niego i mówi: stary, oddawaj mi mój hajs, który mi się absolutnie należy. John Butkowicz był chłopakiem z Chorwacji, urodził się w Nowa Kapela 16 września 1956 roku, a jego ojciec był imigrantem z Jugosławii. I jego ojciec zadzwonił do Gacy'ego, powiedział: słuchaj, nie ma mojego syna, może wiesz, gdzie jest? No w końcu Gacy był jego pracodawcą. Gacy powiedział: nie wiem, gdzie jest, najwidoczniej uciekł z domu, przykro mi, ale chętnie pomogę w poszukiwaniach syna. Kiedy policja go zapytała, to Gacy powiedział, że Butkowicz i jego 2 kumple przyszli do niego do domu z żądaniem zaległej pensji, no ale dogadali się podobno. Osiągnęli jakiś kompromis i cała trójka wyszła. W ciągu następnych 3 lat rodzice Butkowicza ponad 100 razy dzwonili na policję, wzywając ich do dalszego śledztwa w sprawie Gacy'ego. Rodzice mieli nosa, oni byli pewni, że Gacy moczył w tym paluszki. Nie wiedzieli, co się dokładnie stało, ale wiedzieli, że Gacy ma z tym związek. Ale Gacy był grubą rybą, a Butkowicze byli imigrantami. Łatwo domyślić się, co przechyliło szale. To jest obrzydliwe. Gacy przyznał się później, że spotkał Butkowicza, który wychodził z samochodu na rogu West Lawrence Avenue i machał do Gacy'ego, żeby przyciągnąć jego uwagę i powiedział: chcę z tobą porozmawiać. Gacy powiedział: dobrze, to chodźmy do mojego samochodu i pogadamy. Później zaprosił go do siebie do domu, rzekomo po to, żeby załatwić sprawę zaległych pensji. W tym czasie żona Gacy'ego i jego pasierbice, tak, córki żony z poprzedniego małżeństwa, były u Karen, czyli u młodszej siostry Johna w Arkansas. Także John miał chatę dla siebie. W domu Gacy zaproponował Butkowiczowi drinka, a następnie nakłonił go do sztuczki z kajdankami. I dla tych, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, albo dla tych, którzy mają słabą pamięć, przypomnę, że sztuczka z kajdankami polegała na tym, iż John Wayne Gacy brał kajdanki i zapinał się tymi kajdankami na plecach, tak, zakładał ręce do tyłu i chował kluczyk między palce, tak żeby jego gość tego nie widział. Następnie mówił: zobacz, mam sztuczkę, która pozwoli ci uwolnić się ze wszystkich kajdanek świata. I uwalniał się tym kluczykiem, chował następnie ten kluczyk znów w dłoni i jego gość zwykle był zachwycony, bo to jest tak, wiecie, no, jak zobaczycie magiczną sztuczkę polegającą, nie wiem, na kartach, tak? Jakaś taka sztuczka karciana polegająca na tym, że
Magik pokazuje ci kartę, potem odkrywa ją. Wiemy, że jest w tym szaleństwie jakaś metoda, że jest wytłumaczenie tego. Podobnie jak magik znajduje za twoim uchem monetę, tak? Wiemy, że jest to sztuczka. Ale w momencie, kiedy ona się dzieje, to zwykle jest: wow, jak to zrobiłeś? Jesteśmy po prostu zachwyceni, bo nasz mózg jeszcze nie przetworzył tych informacji i żyjemy w tej iluzji. Wobec czego ja wcale nie winię tych chłopców, żeby naiwni. Tym bardziej, że John był, no tak jak mówiłam, filarem społeczności, był godny zaufania, był klaunem zawodowym, więc to dodatkowo jeszcze podsycało to zaufanie i tę ciekawość związaną z tym, że John na pewno wie, co mówi i na pewno wie, co robi i sprzeda mi sztuczkę, którą będę mógł się pochwalić kumplom czy koleżankom. No jest to coś ciekawego. Ja bym sama chciała wiedzieć, jak wyciągać monetę za czyjegoś ucha, nie? Także o, tak to wyglądało. Ofiara mówiła: wow, John, na to chcesz się nauczyć? No pewnie, że chcę. Więc ochoczo te dzieciaki wystawiały ręce. John zakładał im kajdanki, po czym mówił im tak: sztuczka polega na tym, aby mieć kluczyk. I od tego momentu zaczynał się horror, zaczynały się tortury, gwałty, nie tylko gwałty oralne i analne, ale też gwałty sodomia rzeczami różnymi. Niektórzy chłopcy mieli wkładane do odbytów zapalone świece, jakieś różne przedmioty, buteleczki po lekach. Niektóre z tych przedmiotów były w ciałach, w zwłokach właściwie, pochowanych, więc John nawet nie zabierał sobie czasu, nie zawracał sobie głowy usunięciem tych elementów z odbytnicy swoich ofiar przed zakopaniem ich na wieczność pod swoim domem. Niezły był z niego skurwiel, prawda? Ale to już ustaliliśmy, więc lecimy dalej. Gacy później się przyznał, że najpierw siedział chwilę na piersi dziecka, zanim go udusił. Schował ciało Butkowicza w swoim garażu, później chciał to ciało zakopać pod swoim domem. Kiedy żona dziewczynki wróciły do domu, wcześniej niż się spodziewał, to Gacy pochował ciało nie pod domem, tylko pod taką betonową podłogą w garażu, w pustej przestrzeni tego garażu. Najpierw miał tam wykopać jakąś płytkę odpływową, chyba na olej, więc tam zakopał ciało Butkowicza. Do 3 razy sztuka, co nie? Gdyby policja posłuchała Butkowicza seniora, gdyby porozmawiała z nim, gdyby rzeczywiście przyjrzeli się Gacy'emu nieco bliżej, to żyłoby jeszcze 30 ofiar. Taka tam ciekawostka. Żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu historii jesteśmy, prawda? 75 rok był dla Gacy'ego przełomowy. Powiedział swojej żonie wtedy, że jest biseksualny. W Dzień Matki Gacy dał jej prezent. Najlepszy prezent ze wszystkich. Dał jej siebie. I po seksie w Dzień Matki Gacy oświadczył żonie: kochanie, to był ostatni raz. Już nigdy więcej nie będziemy uprawiać seksu. Wspaniały prezent na Dzień Matki. I w ogóle, że takie oświadczenie się daje. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Gacy, żeby nie siedzieć w domu z żrzędliwą żoną, która niczego nie rozumie, to zaczął spędzać dni poza domem, wieczory poza domem. Wracał bardzo wcześnie rano. Mówił oczywiście, że praca, praca, praca. Fakt faktem, że John był rzeczywiście pracoholikiem, dużo pracował, czasami 12, 14, 16 godzin dziennie. Był bardzo oszczędny również, składał pieniądze. No dzięki temu założył PDM Constructions, dzięki temu założył te wszystkie swoje firmy. No był przedsiębiorczy, był pracowity. Także żona nie miała powodu, żeby mu nie wierzyć. Carol obserwowała go i widziała, że czasami John Wayne Gacy wczesnym rankiem przyprowadzał do domu nastoletnich chłopców. Znaczy nie do domu, tylko do swojego garażu. Znalazła też homoseksualną pornografię, męskie portfele i dokumenty tożsamości. Powiedziała mu: it smells like death here. Śmierdzi tu śmiercią. Powiedziała mu też, co to są za przedmioty. Czyje to dowody tożsamości? Gacy powiedział: to nie twoja sprawa, odczep się. I Carol się odczepiła. Aż mam ochotę zaśpiewać: o Carol, co ty narobiłaś najlepszego? Powiedziała o nim tak: zwalił mnie z nóg, kiedy się poznali. Powiedziała też tak: rzucał meblami. Myślę teraz, że te morderstwa musiały się zdarzyć, kiedy byłam w domu. You think? Hello, Carol, tak było. Pod pretekstem tego, że, to już wam mówiłam w poprzednim odcinku, pod pretekstem, że coś się nie zgadzało z finansami, Carol poprosiła Gacy'ego o rozwód, taka była oficjalna wersja. Za obopólną zgodą
Ona pozostała w domu na West Summerdale ze swoimi córkami aż do lutego 76, kiedy miała już na tyle pieniędzy, żeby stanąć na własnych nogach i przeprowadziła się do swojego mieszkania. Miesiąc później, 2 marca, rozwód Gacy'ego, wydany na podstawie fałszu, z jednej strony czeki, a z drugiej strony niewierność Johna Wayne'a Gacy'ego, rzekomo miałby sypiać z kobietami. I ten rozwód został sfinalizowany, to w sumie dosyć szybko. Tak, bo w październiku prośba o rozwód 75, a w marcu 76 już sfinalizowane. Do widzenia, rozchodzimy się. 75 rok to był też rok, w którym firma Gacy'ego się bardzo rozwinęła. Zaczął zwiększać wtedy też częstotliwość swoich wycieczek seksualnych na żer. Określał te wypady jako cruising. I tutaj według słownika to jest przejażdżka samochodem, rejs statkiem albo potocznie. Jest to włóczenie się oraz szukanie partnera w barach. Więc Gacy ten okres swojego życia określał jako lata cruisingu. W zasadzie w tych latach, 76-78, popełnił większość swoich morderstw. Po rozwodzie, czym chata bogata, nie miał nikogo, kto by patrzył na niego podejrzliwie. Mieszkał sam, więc mógł sobie pozwolić na to, żeby sprowadzać chłopców do tego domu i ich mordować. Rozwód był mu absolutnie na rękę, bo tak, dwukrotnie rozwiedziony, miał zapewnione pozory heteroseksualizmu. Nikt nie powątpiewał w to, że jest hetero. Poza tym miał 2 dzieci, których oczywiście nie widział po rozwodzie z pierwszą żoną, nigdy w życiu więcej. Ciekawa jestem, co się z nimi stało. I czy wiedzą, że ich tatusiem był John Wayne Gacy. Więc tak, miał duży dom dla siebie, dobrze prosperującą firmę. Żyć nie umierać, prawdaż? Nic, tylko udoskonalać swoje mordercze skille. John, jak wiecie i jak wielokrotnie udowadniał, bardzo lubił udoskonalać swoje umiejętności w różnym zakresie. Założył firmę PDM Constructions, nie mając absolutnie żadnego backgroundu, jeśli chodzi o budownictwo. Nie miał zielonego pojęcia o tym fachu. A mimo to założył firmę i świetnie prosperowała. To był człowiek sukcesu. Czego się nie dotknął, to zmieniał to w sukces. To jest cholernie frustrujące. Tymczasem policja w Chicago przyznaje, że w styczniu 76 roku przez 2 tygodnie obserwowała dom Gacy'ego. Wspomniane już Chicago Tribune podało, że obserwowali dom Gacy'ego, kiedy zginęła 9-letnia prostytutka. Chłopiec. I tam było tak napisane, 9-year-old prostitute. Jakby, what the fuck, ludzie, no jak może 9-latek być prostytutką? No to się absolutnie po prostu nie, kupy nie trzyma. Policja wtedy obserwowała jego dom, przesłuchała kilku mężczyzn, którzy wchodzili i wychodzili z domu Gacy'ego, ale nikt nie powiedział nic, jakby nic na Gacy'ego. Gacy był okej, był fajnym facetem, był przedsiębiorcą, był pracodawcą, więc wszystko jest okej, alright. Policja zobaczyła też, że w latach 75-76 dwóch młodych ludzi zaginęło i ci młodzi ludzie pracowali dla Gacy'ego. Jest jakieś powiązanie, prawda? Może powinniśmy się temu nieco bliżej przyjrzeć. No nie znaleźli niczego, co by łączyło Gacy'ego z nimi, a prawdę powiedziawszy, myślę, że się nie starali, że nie próbowali, bo gdyby spróbowali, to by kuźwa znaleźli ciała pod domem. Gacy pozostawał towarzyski, ale kilku sąsiadów zauważyło, że zmienił się po rozwodzie. Widocznie ten rozwód go dobił. Coraz więcej czasu spędzał z młodymi mężczyznami. Sąsiedzi słyszeli jego samochód przyjeżdżający lub odjeżdżający we wczesnych godzinach rannych. Obserwowali też, jak światła w jego domu włączają się i wyłączają w bardzo dziwnych godzinach. Jedna z sąsiadek wspomniała później, że słyszała przez kilka lat przytłumione wysokie krzyki dochodzące z jego domu. Słyszała płacz i te dźwięki wielokrotnie ją budziły. Ją i jej syna, zwłaszcza nad ranem. A przypomnę, że większość swoich morderstw John Wayne Gacy dokonał po 3 nad ranem. Więc ona zidentyfikowała te dźwięki jako pochodzące z jego domu. Słyszała krzyki i płacz i nic z tym nie zrobiła. Kolejny apel do Was. Jeśli usłyszycie jakieś dźwięki, to nawet jeśli miałby być to film grozy, który sąsiedzi oglądają na maksa, to lepiej to zgłosić niż tego nie zgłosić. Miesiąc po sfinalizowaniu rozwodu Gacy porwał i zamordował 18-letniego Darrella Samsona. Ostatni raz widziano Darrella Samsona żywego w Chicago 6 kwietnia 76. Gacy pochował go później pod jadalnią z kawałkiem materiału w gardle. Darrell Samson był synem Dolores Jean Matney i
Juliusa Samsona i był bratem bliźniakiem. Miał brata bliźniaka, miał też przyrodniego brata Gerego, Williama Vansa. Miał 18 lat, kiedy zmarł. Pracował dla firmy produkującej dywany i został zabrany do domu Gacy'ego pod pretekstem oferty pracy na budowie. Był bystrym chłopakiem. Planował się ożenić, miał dziewczynę. Pracował w tej firmie produkującej dywany, wykładziny. Jego matka zniszczyła, spaliła, tak było napisane w tej gazecie, że spaliła 4 samochody, czyli podejrzewam, że po prostu je zajechała i miała pęcherze na stopach po tym, jak wszędzie go szukała. Ona jeździła, chodziła, spacerowała, jeździła, chodziła. Wpadła w obsesję totalną, a policja była przekonana, że Darrell po prostu uciekł z domu. Pomimo tego, że matka była przekonana, żeby tego nie zrobił. Jego ciało znaleziono właśnie pod podłogą jadalni. 5 tygodni później, czyli Gacy ma naprawdę niezły timing sobie tutaj narzucił. Częstotliwość jest dosyć imponująca. 5 tygodni później, po południu 14 maja, 15-letni Randall Reffett znika wkrótce po tym, jak wrócił od dentysty. Ostatni raz widziała go babcia. Jak babcia widziała Reffetta, to zniknął również 14-letni Samuel Stapleton. On wracał do domu z mieszkania swojej siostry. Zarówno Samuel, jak i Randall byli przyjaciółmi i obaj zostali pochowani razem w przestrzeni pod domem w takiej pozycji sugestywnej. Śledczy uważali, że zostali zamordowani tego samego wieczoru, czyli to będzie ten podwójny akt, o którym wspominał Gacy, co jest obrzydliwe, bo tortury i morderstwo to jest jedno, to jest straszne, ale to, że ci chłopcy jeszcze po śmierci byli tak poniżeni, wrzuceni jak worki ziemniaków i mieliby spędzić wieczność tak porzuceni, to jest po prostu obrzydliwe. W takiej pozycji uwłaczającej, seksualnej, dwuznacznej, niezależnie od preferencji seksualnych, tak czy inaczej, to jest po prostu poniżające dla każdego. Matka Samuela, Bessie, w czasie zeznań Gacy'ego, już na procesie, matka zobaczyła bransoletkę, która należała do jej syna. Znaleziono tę bransoletkę właśnie w przestrzeni pod podłogą. I kiedy Bessie rozpoznała tę bransoletkę jako należącą do jej syna, to załamała się i straciła przytomność. Najpierw się rozryczała, położyła się na ziemi i straciła przytomność. Przyjechało pogotowie ratunkowe i proces musiał być wstrzymany. I to jest bardzo smutne. 3 czerwca Gacy zabił 17-letniego nastolatka z Lakeview. Nazywał się ten chłopiec Michael Bonin. Zniknął podczas podróży z Chicago do Waukegan. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Chłopak został uduszony pod wiązką i Gacy pochował go pod sypialnią. 10 dni później zamordował 16-letniego Williama Carola i pochował go w tym samym miejscu. I William wydaje się być pierwszą osobą z 4 znanych ofiar, które zostały zamordowane między 13 czerwca a 6 sierpnia 1976 roku, więc bardzo pracowite lato miał John. 3 z tych ofiar miały od 16 do 17 lat, a jedna była niezidentyfikowana i wydaje się, że była osobą dorosłą. 5 sierpnia James Hackenson zadzwonił do swojej rodziny, prawdopodobnie z domu Gacy'ego. Miał 16 lat. Powiedział, że wszystko jest okej, że właśnie gada z jakimś kolesiem o pracy. Gacy go udusił i ciało Hackensona zostało pochowane pod ciałem 17-letniego Ricka Johnstona, którego z kolei widziano ostatnio żywego 6 sierpnia. Tak, James Hackenson 5 sierpnia, Rick Johnston 6 sierpnia. I Rick Johnston był pochowany najpierw, a nad nim był pochowany, na nim jakby leżał James Hackenson, co sugeruje, że ci chłopcy byli zabici albo tego samego dnia, albo w tym samym czasie. Czyli drugi raz się to zdarza. Między sierpniem a październikiem 76 Gacy zamordował 2 kolejnych niezidentyfikowanych mężczyzn. Następnie 24 października uprowadził i zabił Kennetha Parkera i Michaela Marino. 2 dni później 19-letni pracownik budowlany William Bundy
zniknął po poinformowaniu rodziny, że ma iść na imprezę. Zmarł z powodu uduszenia. Gacy pochował ciało pod swoją sypialnią. William pracował dla Gacy'ego i został zidentyfikowany wiele, wiele lat później na podstawie badań DNA. Między listopadem a grudniem 76 zamordował Gacy Francisa Wayne'a Aleksandra, 21-latka. Jego ostatnim kontaktem był telefon do matki, wykonany w listopadzie. Został pochowany pod pokojem, który był używany przez Gacy'ego jako gabinet, biuro. Chłopak pochodził z Karoliny Północnej i do Chicago przeprowadził się w okolicach 76 roku. Fatalna decyzja w skutkach. Jego rodzina wierzyła, że Aleksander uciekł od nich i nie zgłosili zaginięcia. Przez wiele lat nie wiedzieli, że w ogóle ten chłopak nie żyje. W 2011 rozpoczęły się ekshumacje i badania DNA tych niezidentyfikowanych ofiar Johna Gacy'ego. Wówczas Tom Dart, szeryf hrabstwa Cook, zaapelował do rodzin osób zaginionych w latach 70. w okolicach Chicago, mężczyzn zaginionych, zaapelował, aby oddali próbki DNA do porównania z tymi pobranymi z piwnicy, tak, tych ofiar. Kilka lat później Departament Szeryfa nawiązał współpracę z pewną organizacją non-profit DNA Doe Project i od tego czasu udało się zidentyfikować właśnie 19-letniego Williama Bundy'ego i 16-letniego Jimmy'ego Hackensona. Francis Aleksander był trzecim. Został rozpoznany dzięki próbkom, które złożyła jego matka i przyrodni brat. W ogóle DNA Doe Project to jest naprawdę zajebista sprawa. To jest organizacja pozarządowa, która zajmuje się identyfikacją zmarłych osób, których tożsamości nie udało się ustalić, stąd nazwa. W Stanach nazywa się niezidentyfikowanych mężczyzn John Doe, a kobiet Jane Doe. Skupiają się na osobach będących ofiarami morderstwa, samobójstwa, wypadków lub katastrof naturalnych. Powstali w ogóle w 2017 roku. Do tej pory zidentyfikowali już ponad 50 osób w 5 lat, także kilkadziesiąt spraw jeszcze rozwiązują. I wiecie, no to jest bardzo cenne, bo badania DNA to jest absolutna rewolucja w przypadku cold cases, czyli zimnych spraw, spraw, których się nie udało rozwiązać, które zostały zamknięte, ale teraz są otwarte, aby poszukać nowych dowodów, które zapewnia technologia. To jest fascynujące, bo nawet po kilkudziesięciu latach od zbrodni możliwe jest zidentyfikowanie ofiary i znalezienie mordercy. Tak się też stało w 2019 roku, kiedy właśnie badania próbek DNA doprowadziły do aresztowania Josepha Jamesa D'Angelo. Słyszeliście o nim? To jest bardzo niedawna sprawa. Facet był seryjnym zabójcą i seryjnym gwałcicielem, a też, no, mniejszego kalibru zbrodnia, ale był też włamywaczem. Urodził się w 1945 roku, został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego w 2020 roku, a potwierdzenie, że to on był sprawcą tych wszystkich zbrodni w latach 1974-1986 w Kalifornii, DNA wykazało w 2019 roku. To jest bardzo świeża sprawa, facet jest bardzo interesujący, więc może kiedyś Wam o nim opowiem, co Wy na to. No dobra, wracając do Gacy'ego. W 76, pod koniec, w grudniu, zaginął kolejny pracownik PDM, 17-letni Greg Godzik, chyba Godzik, może Godzik. Jego dziewczyna widziała go ostatni raz przed jej domem, jak odwiózł ją do domu, po randce. Chłopak pracował dla PDM niecałe 3 tygodnie, potem zniknął. Poinformował swoją rodzinę, że Gacy kazał mu kopać dziury dla jakiegoś rodzaju płytek. Moje notatki przypomniały mi, kim był ten chłopiec, który kopał te groby. To był Godzik. Godzik, kurde. Jego samochód został znaleziony, porzucony. Jego rodzice i starsza siostra Eugenia, Eugenia, skontaktowała się z Gacy'em w sprawie zniknięcia chłopaka i Gacy powiedział, a chłopak uciekł z domu. Mówił, że chce to zrobić. Powiedział też, że otrzymał wiadomość na sekretarce od Godzika wkrótce po jego zniknięciu, więc rodzina, super, super, możesz odtworzyć nam tę wiadomość? To Gacy powiedział, ach, kurde, skasowałem ją. No co za peszek. Mamy już 77 rok. 20 stycznia Gacy zwabia do swojego domu Johna Szyca,
19-latka, pod pretekstem zakupu Playmoutha Satellite, tego chłopca. Później przyznał się Gacy do uduszenia szyca w swoim pokoju gościnnym i twierdził, że Rossi spał w domu tego ranka. Był w innym pokoju, ale był w domu. Gacy później sprzedał samochód szyca Rossiemu właśnie za 300. To jest po prostu karygodne i bezczelność, zuchwałość, level master. Zabić chłopaka w domu, kiedy w tym samym domu śpi inny chłopiec i później temu innemu chłopcu sprzedać samochód swojej ofiary, no po prostu nikczemność niesamowita. W następnym miesiącu policja aresztowała Rossiego za kradzież benzyny. Odkryła wtedy, że samochód legalnie należał do zaginionego nastolatka, Johna Szyca. Policja przesłuchała Gacy'ego i Gacy powiedział, Szyc sprzedał mi samochód, bo potrzebował kasy na opuszczenie miasta i policja to kupiła. I powiedział, dziękujemy panu bardzo, do widzenia, miłego dnia, panie Gacy. Have a good day, sir. Przepraszamy za najście. I gdyby policja wszczęła śledztwo w sprawie Gacy'ego w lutym 1977 roku, 14 osób nadal by żyło. Dwa miesiące później, 15 marca, zaginął 20-letni mieszkaniec Michigan, John Prestige. Był ostatnio widziany, gdy wychodził z restauracji Near North Side i został pochowany pod podłogą nad ciałem Francisa Alexandra. Krótko przed swoim zniknięciem Prestige wspominał rodzinie, że otrzymał pracę u lokalnego biznesmena w lokalnej firmie budowlanej i znów mamy tutaj po prostu trop za tropem. Gacy zamordował jeszcze jednego niezidentyfikowanego młodzieńca w tym czasie i pochował go w przestrzeni pod domem wiosną lub wczesnym latem 77. Dokładny czas tego morderstwa nie jest znany. 5 lipca Gacy zabił 19-latka z Crystal Lake, Matthew Bowmana. Jego matka była ostatnią osobą, która go widziała na podmiejskiej stacji kolejowej, skąd chłopak miał pojechać do Harwood Heights. Miał tam spotkanie w sądzie umówione w sprawie nieopłaconego mandatu parkingowego. Zobaczcie, jaki Gacy jest bezczelny i zuchwały. Powtarzam to, ale wielu morderców skupia się na osobach, których nikt nie będzie nigdy szukał. Atakują bezdomnych, uciekinierów. Jeśli to są dzieciaki, to właśnie tych, które uciekły z domu albo z jakichś bardzo patologicznych rodzin. Dahmer zabijał facetów, którzy mieszkali na ulicy albo prowadzili taki styl życia, że ich zniknięcie nikogo by nie zaalarmowało. A John Wayne Gacy był w tym samym miejscu cały czas. Miał firmę, która zatrudniała chłopców, którzy ginęli, znikali z powierzchni ziemi. Chłopców, którzy mieli kochające rodziny, siostry, dziewczyny, przyjaciół. Poza tym ukrywał ciała w swoim własnym domu. To jest dla mnie totalny mindfuck. Po prostu nie ogarniam tego. Jak to się stało, że on przez tak długi czas mógł zabić tak wiele osób, którzy byli bezpośrednio z nim związani w jakiś sposób. Ich drogi się zetknęły. Więc jak oglądam te wszystkie seriale w telewizji, w których bardzo mądry policjant szuka powiązań pomiędzy ofiarami, szuka tego wspólnego mianownika i dzięki temu potrafi dojść do sprawcy, to tutaj mam wrażenie, że policja spała. Nie wykonali swojej roboty. Byli głupi, niechlujni, nieuważni i nie wiem, czy tu wchodziła w grę korupcja, czy po prostu byli idiotami, ale nie powiązali tego wszystkiego i tak długo trwał ten proceder i tak wiele osób musiało zginąć, dopóki policja nie ogarnęła. Za niedługo już będziemy dochodzić do końca i dojdziemy do tej ofiary ostatecznej, tej ofiary, która sprawiła, że policja w końcu ogarnęła, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą na swoim terenie. I to była ta ofiara, która doprowadziła ich do Gacy'ego i to był jego już koniec. Ale jeszcze chwilę musimy pogadać, jeszcze mam parę rzeczy, parę ofiar do omówienia. A jeśli was to nudzi, no to słuchajcie, sorry, ale to wszystko byli prawdziwi ludzie, których życie zostało zabrane przez pojebańca. To nie jest w porządku, dlatego chciałabym dzisiaj przynajmniej ich wymienić, bo tak trzeba. Zawsze możecie przewinąć kawałek.
Mam nadzieję, że tego nie zrobicie, ale możecie to zrobić. Pod koniec 1977 roku Gacy jest bardzo rozkręcony i morduje jeszcze 6 młodych mężczyzn w wieku od 16 do 21 lat. Pierwszą z tych ofiar jest 18-letni Robert Gilroy i on jest synem sierżanta policji z Chicago. Ostatnio był widziany 15 września. Gilroy mieszkał zaledwie 4 przecznice od domu Gacy'ego. Został zamordowany i pochowany w przestrzeni pod domem. 12 września Gacy poleciał do Pittsburgha w Pensylwanii, aby tam nadzorować projekt przebudowy i do 16 września nie wrócił do Chicago. Dlatego też niektóre osoby, są takie osoby, które uważają, że Gacy nie działał sam. Między innymi siostra Johna Gacy'ego jest przekonana, że jej brat nie zrobiłby tego wszystkiego sam. Ona wierzy w jego winę, jak najbardziej. To nie tak, że pomimo tych wszystkich obciążających dowodów, siostra nadal twierdzi, że braciszek jest niewinnym aniołkiem. Natomiast wierzy, że miał wspólników. I tutaj właśnie te osoby, które tak uważają, wysuwają ten argument, że Robert Gilroy zaginął 15 września, a Gacy do domu wrócił dopiero 16 września. Także nie mógł tego zrobić niby. No ja w to nie wierzę. Ja myślę, że on zrobił to wszystko sam, ale do tego też przejdę później, chyba w trzecim odcinku. 10 dni po tym, jak Gilroy był ostatnio widziany, to 19-letni były amerykański żołnierz piechoty morskiej John Mowery zaginął po tym, jak wyszedł z domu matki i wszedł do swojego mieszkania. Gacy go udusił i pochował jego ciało pod główną sypialnią. Żołnierz piechoty morskiej. Gacy był dużym facetem, oczywiście. Ważył jakieś 110 kg, był duży, korpulentny, zbyt wysoki nie był, tam chyba miał z 1,70 m parę, ale był duży i silny. Ale kuźwa, powalił i zabił 19-letniego żołnierza. 17 października zaginął Russell Nelson, 21-letni mieszkaniec Minnesoty. On był widziany ostatnio przed barem w Chicago. Nelson szukał pracy i trafił na Gacy'ego, który go zamordował i pochował pod gościnną sypialnią w domu. Niecałe 4 tygodnie później Gacy zamordował Roberta Wincha, 16-latka z Kalamazoo. Też go pochował pod domem. I 18 listopada 20-letni Tommy Bolling, ojciec jednego dziecka, zniknął po opuszczeniu baru w Chicago. 3 tygodnie po morderstwie Tommy'ego Bollinga zaginął kolejny żołnierz, 19-letni Marine David Talsma. On zadzwonił do matki, powiedział: słuchaj, idę na koncert rockowy w Hammond w stanie Indiana. Gacy go udusił i zakopał go obok ciała Mowery'ego, czyli tego żołnierza piechoty morskiej. I ciekawa jestem, czy to było celowe, żeby obu żołnierzy pochować obok siebie. 30 grudnia 1977 Gacy uprowadził 19-letniego studenta Roberta Donnellego z przystanku autobusowego w Chicago. Zawiózł go do domu, tam go zgwałcił, torturował, wielokrotnie zanurzał jego głowę w wannie. Podtapiał go, potem go wyciągał z tej wody, pozwalał mu dojść do siebie i złapać oddech i powtarzał całą tę chorą sytuację. Drwił z niego, mówił do niego: czyż nie bawimy się dzisiaj w zabawne gry? Donnelly przeżył i zeznał później na rozprawie, że tak bardzo go bolało. Te wszystkie tortury były tak straszne, że błagał Gacy'ego o śmierć. Czajcie? Powiedział mu: zabij mnie. A Gacy odpowiedział: zabieram się za to. Po kilku godzinach Gacy zawiózł Donnelly'ego do jego miejsca pracy i wypuścił go. Powiedział tak: jeśli złożysz skargę na policję, i tak ci nie uwierzą. Oczywiście 31 grudnia Robert poszedł na policję i powiedział: Gacy mnie porwał, groził mi bronią, zmuszał mnie do czynności seksualnych, więc policja musiała przesłuchać Gacy'ego 6 stycznia 1978 roku, czyli po tygodniu, ale według akt policyjnych nie wniesiono żadnych zarzutów karnych. Urzędnicy powiedzieli, że pan Gacy przyznał się do czynów, ale powiedział, że mężczyzna był chętny, że to było za zgodą Roberta.
A Robert później chciał szantażować biednego Johna Gacy'ego, szanowanego obywatela. Więc kiedy Gacy się nie zgodził, to Robert poszedł na policję. Gdyby wtedy policja oskarżyła Gacy'ego, to 5 osób wciąż by żyło. W następnym miesiącu Gacy zabił 19-letniego Williama Kindreda. Chłopak zniknął 16 lutego. Powiedział swojej narzeczonej, która znała Gacy'ego, że ma z nim spędzić wieczór w barze. I Kindred był ostatnią ofiarą Gacy'ego pochowaną w przestrzeni pod domem. Wyobraźcie sobie, że zabrakło mu miejsca. Zabił tyle osób, że nie miał już gdzie ich pochować. 21 marca Gacy zwabił 26-letniego Jeffreya Rignala, to będzie chyba najstarsza ofiara Johna Gacy'ego. Zwabił go do swojego samochodu. To było tak, że chłopak stał na ulicy, podjechał do niego John i pyta go, hej, podwieźć cię? Było bardzo zimno wtedy, więc Jeff po chwili wahania się zgodził. Kierowca był zresztą sympatyczny, poczęstował go skrętem, zapalili sobie ziółko i potem Gacy użył na nim chloroformu i zawiózł go do swojego domu. Tam głowę i ręce Rignala umieścił w pręgierzu przymocowanym do sufitu. Stopy były w drugim urządzeniu, w takich dybach. Gacy powiedział Rignalowi, mam nad tobą pełną kontrolę i zamierzam zrobić z tobą wszystko, co chcę, jak chcę i kiedy chcę. Następnie go zgwałcił, torturował różnymi przedmiotami, w tym zapalonymi świecami, biczował go, wielokrotnie pozbawiał go przytomności chloroformem. I co? I później zawiózł go do Lincoln Park w Chicago i tam go porzucił. Co ciekawe, to jest w ogóle totalna dygresja, ale Lincoln Park w Chicago to jest park położony na dawnym cmentarzu. Niektórzy twierdzą, że ten park jest nawiedzony. Tak gdzieś mi się to obiło. Więc Rignal był nieprzytomny, ale żywy. Nie wszystkie ofiary, jak widać, Gacy'ego zginęły z jego ręki. Niektóre przeżyły. I ja uważam, że to dlatego, że Gacy'emu zabrakło miejsca pod domem. I uznał, że dopóki nie wymyśli jakiegoś innego sposobu na przechowywanie zwłok, to będzie musiał te swoje ofiary wypuszczać wolno. Rignal rozmawiał z policją na ten temat. Oni potraktowali sprawę lekko. Myślę, że jest całkiem prawdopodobne, że policja i inne władze miały trudności ze zrozumieniem, że gwałt może mieć miejsce między dwoma mężczyznami. Tak powiedziała działaczka na rzecz praw gejów Martha Ford. Myślę, że pojęcie mężczyzny będącego ofiarą gwałtu było trudne do zrozumienia kulturowo. Sam Rignal powiedział, jestem wdzięczny, że obudziłem się w parku zamiast w fundamentach jego domu. Wykaraskał się, ale chloroform, którego Gacy na nim używał, zniszczył mu permanentnie, dożywotnio jego wątrobę i miał mnóstwo problemów zdrowotnych z tego tytułu. I tak, policja ma gdzieś całą tę sytuację, bo geje, bo gwałt między mężczyznami, what the fuck, nie będziemy się w to mieszać. Zatem Rignal musiał polegać tylko na sobie. Pamięć miał poszatkowaną. Był wielokrotnie usypiany chloroformem, poza tym wcześniej wypalił skręta, miał mgłę, nie pamiętał w zasadzie niczego konkretnego, ale pamiętał czarnego Oldsmobila, pamiętał drogę ekspresową Kennedy'ego i poszczególne boczne uliczki, jakby trasę samochodem do domu Gacy'ego w miarę sobie przypominał. I wraz z dwoma przyjaciółmi chłopak obstawił zjazd z autostrady w tym miejscu, w którym zjechał Gacy z nim i kilka tygodni się czaił. Był gotowy na zemstę, gotowy na wskazanie policji, kto go skrzywdził. Udało mu się po kilku tygodniach w kwietniu zobaczył Rignal tego Oldsmobila i wraz z przyjaciółmi pojechali za nim do 8213 West Summerdale, czyli do domu Johna Gacy'ego. I w końcu policja nie mogła mu odmówić. Poszedł do nich i powiedział, słuchajcie, ten facet mieszkający pod tym adresem, posiadający ten i ten samochód o takich i takich numerach rejestracyjnych, torturował mnie, gwałcił i uprowadził. Musicie coś z tym zrobić. Więc policja, chcąc nie chcąc, musiała uzyskać nakaz aresztowania i aresztowali wtedy Gacy'ego 15 lipca. Stanął przed sądem za pobicie Rignala. Ale
To byłoby na tyle, słuchajcie. Gdyby policja wtedy prowadziła dalsze śledztwo, gdyby dostał jakiekolwiek zarzuty, to trzy osoby jeszcze by żyły. Natomiast samo pobicie i gwałt nie wystarczyło, żeby cokolwiek zrobić Gacy'emu. Tym bardziej, że Gacy się tłumaczył, że ten go szantażuje, że to było właśnie za zgodą, więc no jakby trudno było się z tym spierać. Do 78 roku, jak mówiłam, pod domem nie było już miejsca, zatem Gacy kombinował, co by tu zrobić z następnymi ciałami. Może bym je ukrywał na strychu, ale przypomniał sobie o przecieku. O przecieku, pamiętacie, przy drugiej ofierze, kiedy ciało w szafie zaczęło się rozkładać i różne płyny ustrojowe zaczęły przeciekać i poplamiły mu dywan, więc uznał, że to będzie zły pomysł, żeby na strychu te ciała ukrywać, tym bardziej, że nie mógłby tam wjechać betoniarką i nie wyszłoby to. Zatem stwierdził, że będzie pozbywał się swoich ofiar z mostu I-55 do rzeki Des Plaines. Naprawdę nadal nie wiem, jak to się czyta. W podcastach różnych, które słuchałam, pada określenie Des Plaines albo Des Plaines, więc ja tak będę mówiła. Myślałam, że S jest nieme w takim przypadku, Des Plaines, ale whatever. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. W 78 do tej rzeki Gacy wyrzucił 5 ciał, z których jedno ciało wylądowało na przepływającej barce i ostatecznie znaleziono, wyłowiono później 4 ciała. Pierwszą znaną ofiarą rzuconą z mostu I-55 do rzeki Des Plaines był 20-letni Timothy O'Rourke. On został zamordowany w czerwcu po opuszczeniu swojego mieszkania na Dover Street. Poszedł kupić papierosy, klasyczna sprawa, wyszedł po papierosy i nie wrócił. Tyle tylko, że krótko przed swoim zniknięciem O'Rourke powiedział swojemu współlokatorowi, że pewien wykonawca, pewien budowlaniec z Northwest Side zaoferował mu pracę. Jakby, co wam jeszcze, kurde, potrzeba? 4 listopada Gacy zwabia 19-letniego Franka Landingina. Jego nagie ciało zostało znalezione w pobliżu wlotu rzeki Des Plaines przez 2 myśliwych, którzy polowali na kaczki, a 24 listopada 20-letni mieszkaniec Elmwood Park, James Mazarra, zniknął po tym, jak spędził święto dziękczynienia ze swoją rodziną. Dzień przed zniknięciem powiedział swojej siostrze, że pracuje w branży budowlanej, że szuka pracy i może mu się uda, że będzie w porządku. Ostatnio widziano go żywego, kiedy szedł w kierunku Backhouse Square i niósł walizkę. I w końcu dochodzimy do ostatniej ofiary, do Roberta Pista. To jest mężczyzna, którego zniknięcie doprowadziło do aresztowania Gacy'ego. I to jest sprawa, od której bardzo dużo historii, bardzo dużo seriali dokumentalnych czy filmów dokumentalnych się zaczyna, bo w zasadzie śledztwo rozpoczęło się od tej właśnie ofiary. Ja opowiadałam wam chronologicznie, jak to było z punktu widzenia, powiedzmy, Gacy'ego, ale z punktu widzenia policji to Robert Pist był tą ofiarą jakby numer jeden, od której się zaczęło całe śledztwo. Więc tak, po południu 11 grudnia 1978 roku Gacy odwiedził aptekę Nisson w Des Plaines. Tam miał omówić przebudowę apteki z właścicielem tej apteki, Philem Torfem. Tak jak wam mówiłam wcześniej, Gacy się specjalizował w drogeriach, a amerykańskie apteki to są właśnie takie drogerie, drugstores. I podczas gdy był w zasięgu słuchu 15-letniego pracownika Roberta Paista, on był pracownikiem na pół etatu, to Gacy wspomniał, że moja firma często zatrudnia nastoletnich chłopców za początkową stawkę $5 za godzinę. I to było prawie 2 razy tyle, co Paist zarabiał w tej aptece. Przynęta została rzucona. Wkrótce potem, jak Gacy opuścił aptekę, przyszła do niej matka Paista. Chciała odwieźć syna do domu, bo rodzina miała tego dnia świętować jej urodziny. Paist poprosił matkę, aby poczekała i powiedział: słuchaj, mamo, tu jest taki wykonawca, on ma robotę, pogadam z nim i wrócę. Nigdy w życiu nie przegapiłby urodzin matki, więc wyszedł ze sklepu koło 21, obiecując, że wkrótce wróci, czego oczywiście już nie zrobił. Paist został zamordowany godzinę później gdzieś, wkrótce po 22 w domu Gacy'ego. Gacy później stwierdził, że
w domu zapytał Państwa, czy jest coś, czego nie zrobiłby za odpowiednią cenę. Na co chłopak odpowiedział, że nie ma nic przeciwko ciężkiej pracy. Więc chłopiec był taki bardzo niewinny, nie miał brudnych myśli. Gacy następnie zrobił sztuczkę z kajdankami, a potem powiedział: zamierzam cię zgwałcić, a ty nic nie możesz na to poradzić. Założył mu sznur na szyję, chłopiec zaczął płakać, był przestraszony. W międzyczasie do Gacy'ego zadzwonił telefon. Odebrał ten telefon, a Paist leżał w tym czasie umierający, dusząc się na podłodze w sypialni. Po telefonie Gacy położył się obok martwego chłopca i zwłoki były w jego domu 2 dni, zanim wyrzucił je do rzeki z mostu. W międzyczasie, kiedy John mordował Roberta, jego matka zaczęła się martwić. Przyszła do apteki, przeszła się, nigdzie nie ma syna. Pytała wszystkich, nikt nic nie wie, nikt go nie widział. Wreszcie pojechała na policję. Tam porozmawiała z porucznikiem Josephem Kozenczakiem. Joseph Kozenczak podszedł do sprawy dosyć osobiście, bo jego syn uczęszczał do tej samej szkoły, do której uczęszczał Paist, do Maine West High School. Jak sam później porucznik stwierdził, wiedział, że powinien grubą krechą oddzielić życie prywatne od zawodowego, ale kurczę, dobrze, że tego nie zrobił, bo to on ostatecznie doprowadził do schwytania tego potwora i ukrócenia tych makabrycznych zbrodni. Więc tak, matka idzie na policję rankiem 12 grudnia. Gliniarze są dość sceptyczni, bo młody chłopak, dajmy mu 24 godziny, dopiero wtedy będzie można złożyć raport o zaginięciu. Ale matka była stanowcza i tutaj jedna z niewielu pozytywnych rzeczy, które wynikły z tej całej strasznej historii, to jest taka, że po skazaniu Gacy'ego wprowadzono bursztynowy alert, który pozwala zgłaszać zaginięcie dzieci przed upłynięciem tego minimalnego czasu. Matka była stanowcza, powiedziała: słuchaj, to były moje urodziny, to nie byłoby w stylu mojego syna, żeby opuścił te urodziny, żeby nie odezwał się, więc Kozenczak uznał, no, Paist nie uciekł z domu, musimy coś zrobić. Więc porucznik szybko uzyskał nazwisko wykonawcy, który zaoferował Robertowi pracę i rutynowe sprawdzenie przeszłości kryminalnej Johna Gacy'ego ujawniło, że miał zaległe oskarżenie o pobicie, pamiętamy, Jeffa Rignala, i odbył też karę więzienia w Iowa za sodomię 15-letniego chłopca. Kozenczak i dwaj policjanci Des Plaines odwiedzili Gacy'ego następnego wieczoru w jego domu. Porucznik opowiedział mu o zaginionym chłopcu i poprosił, żeby pojechał z nimi na komisariat odpowiedzieć na kilka pytań. Gacy powiedział: widziałem dwóch młodych ludzi w aptece i jednego z nich zapytałem, on uważał tego jednego z nich za właśnie Paista, czy za sklepem są jakieś materiały budowlane. Zarzekał się, że nie zaoferował Paistowi pracy i wrócił do apteki krótko po 20, bo zostawił swój terminarz w sklepie i obiecał przyjść na posterunek później tego wieczoru, żeby złożyć oświadczenie. A dlaczego nie mógł tego zrobić teraz? A bo właśnie zmarł mi wuj i zapytał: jesteście bardzo niegrzeczni, czy nie macie szacunku dla zmarłych? Lol. A ty gnoju masz? Przypomnę tylko, że gdy policja była w jego domu, to na strychu stygło ciało Paista. John musiał znaleźć chwilę, by wyrzucić ciało, bo jak pamiętamy, w jego podziemnej, piekielnej krainie nie było już miejsca. Gacy dotarł na posterunek o 3:20 nad ranem, ubłocony, brudny, wyszedł ze swojej jamy. Jak się okazało i co będzie istotne dla śledztwa, miał wtedy wypadek samochodowy. Jego auto zsunęło się z oblodzonej drogi przy moście i pewien facet, który był potem świadkiem, widział to. Przyjechał więc Gacy o 3:00 na komisariat i mówi: chce gadać z Kozenczakiem. A oficer dyżurny mówi: nie ma go, no wiecie, 3:00, tak? Musiał przyjść później jeszcze raz. I przyszedł. Zaprzeczył, że miał jakikolwiek udział w zniknięciu Paista. Powtórzył, że nie zaproponował mu pracy. Kiedy go zapytali, dlaczego wrócił do apteki, powtórzył, że zrobił to w odpowiedzi na telefon od Torfa, od właściciela apteki, który go poinformował, że zostawił swój terminarz w sklepie. Detektywi rozmawiali w tym czasie już z Torfem, który zaprzeczył, jakoby miał dzwonić do Gacy'ego. Spirala kłamstw. To wszystko jest bardzo podejrzane. Na prośbę detektywów Gacy przygotował pisemne oświadczenie, szczegółowo opisujące jego ruchy 11 grudnia. Coś niepokoiło Kozenczaka, nie dawało mu spokoju.
podejrzewał, że Casey może przetrzymywać Paista wbrew jego woli w swoim domu. Zatem policja Des Plaines miała możliwość uzyskania nakazu przeszukania domu Casey'ego. I 13 grudnia do posiadłości przy alei Summerdale weszła grupa policjantów, a Casey'ego nie było wtedy w domu. I w trakcie rewizji znaleziono pudełko zawierające dwa prawa jazdy i kilka pierścieni, w tym jeden, na którym było wyryte Maine West High School 1975 i inicjały JAS, czyli Badumts John Alan Schütz, jak się później okazało. Wywiad z matką Schütza ujawnił też, że zaginęło kilka innych rzeczy z mieszkania jej syna, m.in. telewizor Motorola. Ponadto znaleziono pudełko zawierające marihuanę, pigułki takie jak azotan amylu, poplamiony fragment dywanu, wiele książek o tematyce homoseksualnej i o dziecięcej pornografii, o pedofilii. Masakra. Niektóre te książki miały bardzo niepokojące tytuły, jak na przykład The Great White Swallow i Pretty Boys Must Die. Coś tam było też o seksie między mężczyzną a dzieckiem. Tak, ktoś napisał, a ktoś wydał i ktoś kupił taką książkę. Znaleźli też parę kajdanek, odznaki policyjne, akcesoria erotyczne, w tym 46-centymetrowe dildo w sypialni Casey'ego, które po sprawdzeniu okazało się, że było w czyimś odbycie na całą długość. 7 filmów pornograficznych, igła ze strzykawką, mała brązowa butelka. Znaleziono również odzież, która była zbyt mała dla Johna Casey'ego, jak niebieska parka w łazience czy bielizna osobista. Wiecie, że ciuchy swoich ofiar John wywoził do kontenera dla biednych? Nie wiem, czy to było dla Armii Zbawienia, czy dla jakiejś innej organizacji, ale wyobraźcie sobie, że jacyś ludzie nosili totalnie bezwiednie ubrania należące do zamordowanych chłopców. Koszmar. W domu była też nylonowa lina i inne osobliwe przedmioty. W północno-zachodniej części sypialni znaleziono 100 cm pręgierz z drewna z dwoma otworami wywierconymi w każdym końcu, butelki Valium i atropinę, a także kolejne prawa jazdy. Policja skonfiskowała też 3 samochody należące do PDM. W bagażniku jednego z tych samochodów znaleziono fragmenty włosów, które później dopasowano do Roberta Paista. Do poszukiwań zaangażowano owczarki niemieckie, dokładnie 3. Jeden z nich położył się na fotelu pasażera Oldsmobila Johna, co sugerowało, że na tym fotelu były przewożone ludzkie zwłoki. Co ciekawe, to wścibski sąsiad, widząc, że policja kręci się po domu Casey'ego, przyszedł do nich i powiedział, John to spokojny gość w ogóle, ale wiecie, że ten dom ma podpiwniczenie i strych? Nie to, żebym skarżył, ale wiecie ten tego. Czasami dobrze jest wściubiać nos w nie swoje sprawy, tyle że wtedy jeszcze tego nie sprawdzili. W zasadzie oni szukali jednego ciała, a w zasadzie liczyli na to, że Paist będzie jeszcze żył. Także szukali jednej ofiary. Nie spodziewali się, że znajdą ponad 30, nie? Policja wyznaczyła 2 dwuosobowe zespoły obserwacyjne, żeby nie spuszczały Casey'ego z oka. Co 12 godzin się wymieniali. W międzyczasie kontynuowali śledztwo i szukali świadków. Te zespoły nadzorujące składały się z oficerów Mike'a Albrechta i Davida Hatchmeistera oraz Ronalda Robinsona i Roberta Schulza. Następnego dnia śledczy otrzymali telefon od Michaela Rossiego, który powiedział, że znał takiego Gregorego Godzika, który zaginął. Casey został ponownie wezwany na posterunek i poinformowany o tych wszystkich znaleziskach z jego domu, rozzłościł się i skontaktował się z adwokatem, który poradził mu, aby nic nie podpisywał i nic nie mówił. Więc policja ostatecznie musiała go zwolnić i jedyne, co mogli zrobić, to kontynuować obserwacje. Do 16 grudnia Casey zdążył się już zaprzyjaźnić z detektywami, którzy go obserwowali. Zapraszał ich na posiłki w restauracjach, na drinki w barach albo w jego domu. Zaprzeczał, że ma coś wspólnego ze zniknięciem Paista, oskarżał funkcjonariuszy o nękanie go z powodów politycznych albo z powodu używania rekreacyjnych narkotyków. Wiedząc, że oficerowie raczej go nie aresztują w jakiejś błahej sytuacji, to drwił z nich, jak
jechali za nim, to łamał przepisy ruchu drogowego, czasami uciekał im. Kram zgodził się na przesłuchanie przez policję i w czasie tego przesłuchania opisał pracowity styl życia Gacy'ego i jego otwarte podejście do seksu między mężczyznami. Ujawnił też, że kiedyś spóźnił się na jakieś spotkanie i Gacy podarował mu za to zegarek. I powiedział, że ten zegarek otrzymał od zmarłej osoby. 17 grudnia przeprowadzono przesłuchanie Rossiego, który poinformował policjantów, że Gacy sprzedał mu samochód Szyca, tłumacząc, że kupił go od niego, bo chłopak potrzebował pieniędzy na przeprowadzkę do Kalifornii. I tego wieczoru Gacy zaprosił Albrechta i Hatchmeistera do restauracji na posiłek. Rano następnego dnia zaprosił ich do innej restauracji i przy śniadaniu opowiadał o swoich interesach, o małżeństwach, o działalności zarejestrowanego klauna. I w pewnym momencie rozmowy powiedział tak, wiesz, klaunowi może wszystko ujść na sucho. Klaunom może ujść na sucho morderstwo. To tak jakby, jakby przyznanie się, może coś takiego. Detektywi nie byli w stanie uzyskać żadnych informacji od przyjaciół Gacy'ego. Wszyscy twierdzili, że John nie jest absolutnie zdolny do morderstwa w życiu. Poza tym Gacy uprzedził ich, zadzwonił do nich wcześniej i powiedział: policja próbuje oskarżyć mnie o zbrodnię, której nie popełniłem. Więc wiedzieli, co mają odpowiadać. Dochodzenie trwało, policja coraz bardziej się zniechęcała, bo przyjaciele i znajomi Gacy'ego nabrali wody w usta, ale do 18 grudnia Gacy zaczął wykazywać oznaki napięcia z powodu tej ciągłej obserwacji. Był nieogolony, wyglądał na zmęczonego, wyglądał na niespokojnego, dużo pił. Tego popołudnia pojechał do biura swoich prawników, żeby przygotować pozew cywilny o wysokości 750 tysięcy dolarów przeciwko policji Des Plaines. Domagał się zaprzestania inwigilacji. I tego dnia nastąpił też przełom w śledztwie. Pamiętacie, jak mówiłam, że Gacy wywoził ciuchy ofiar na zbiórki odzieży? Więc kurtkę Paista też wywiózł, ale wcześniej wyjął z niej paragon, który tam był i go nie wyrzucił. Znaleziono ten paragon w kuchni. Okazało się, że paragon należał do 17-letniej Kimberly Byers Lund, koleżanki Paista z apteki Nisson. Dziewczyna wywołała zdjęcia i na to właśnie miała paragon. A skąd on się wziął? U Gacy'ego w domu? Otóż w dzień zaginięcia Paista dziewczyna stała na kasie i zmarzła. Więc Paist, jako że był dżentelmenem, pożyczył jej kurtkę. Rachunek dziewczyna włożyła do parki i zapomniała o tym rachunku, więc oddała kurtkę Robertowi. Robert wyszedł ze sklepu, by porozmawiać z budowlańcem o nowej pracy i wszystko się zaczyna spinać. Oświadczenie to zaprzeczało poprzednim zeznaniom Gacy'ego, że nie miał kontaktu z Paistem wieczorem 11 grudnia i Kim Byers-Lund skomentowała to tak: myślałeś, że ujdzie ci to na sucho. Wszystko z powodu tej małej karteczki. Tego samego wieczoru Rossi został przesłuchany po raz drugi. Bardziej był chętny do współpracy tym razem. Powiedział, że latem 1977 roku na zlecenie Gacy'ego rozrzucił 10 worków wapna w przestrzeni pod domem. 19 grudnia śledczy rozpoczęli gromadzenie dowodów na drugi nakaz przeszukania domu, a prawnicy złożyli pozew cywilny przeciwko policji Des Plaines. Rozprawa w sprawie tego pozwu została wyznaczona na 22 grudnia i znów 19 grudnia Gacy zaprosił obserwującego policjantów do środka, do domu. Policjanci weszli. Oficer Robinson rozpraszał Gacy'ego rozmową, a Schultz poszedł do sypialni, żeby spróbować zapisać numer seryjny telewizora Motorola, który, jak podejrzewali, należał do Johna Szyca. Nie udało się spisać tego numeru, ale funkcjonariusz skorzystał z toalety. I kiedy spłukiwał toaletę, to zauważył straszny smród, który mógł być zapachem gnijących zwłok. Funkcjonariusze, którzy wcześniej przeszukiwali dom Gacy'ego, tego nie zauważyli, bo było w domu bardzo zimno. No ciekawe dlaczego. Być może, żeby opóźnić rozkład zwłok. Wieczorem 20 grudnia Gacy pojechał do biura swoich prawników w Park Ridge, aby wziąć udział w zaplanowanym spotkaniu, rzekomo w celu omówienia postępów w jego procesie cywilnym. Gacy był rozczochrany, poprosił o drinka. Sam Amirante, jego prawnik, przyniósł z samochodu butelkę whisky. Zapytał Gacy'ego, co ma z nimi do omówienia. Gacy podniósł z biurka egzemplarz magazynu Daily Herald,
wskazał na artykuł na pierwszej stronie, na którym opisywano zniknięcie Roberta Paista i powiedział: ten chłopak nie żyje, nie żyje, jest w rzece. Następnie przystąpił do chaotycznego wyznania, które rozpoczęło się nad ranem i powiedział, że był sędzią, ławą przysięgłych i katem wielu, wielu ludzi. Uznał, że teraz musi być tym samym dla samego siebie. Powiedział, że większość swoich ofiar pochował pod swoim domem, a 5 innych ciał pozbył się w rzece. Zasnął w połowie tej swojej spowiedzi, bo za dużo wypił. Amirante szybko zadzwonił do psychiatry i umówił Gacy'ego na 9 rano. Kiedy Gacy się obudził, to potrząsnął głową, kiedy Amirante powiedział: stary, przyznałeś się do zabicia 30 osób. Gacy powiedział: cóż, nie mogę teraz o tym myśleć, mam coś do załatwienia. Prawnicy bardzo chcieli go zatrzymać, powiedzieli mu: słuchaj, bardzo ważne jest, żebyś się spotkał z psychiatrą. Machnął na to ręką i opuścił ich biuro. Wiedział, że jego aresztowanie jest nieuniknione, więc postanowił odwiedzić swoich przyjaciół i się pożegnać. Pojechał na stację benzynową, gdzie podczas tankowania wynajętego samochodu przekazał niewielką torebkę marihuany pracownikowi tej stacji, który natychmiast przekazał torbę funkcjonariuszom. Powiedział też, że Gacy, wręczając mu tę marihuanę, powiedział: nadchodzi mój koniec, ci faceci mnie zabiją. Następnie Gacy pojechał do domu swojego kolegi Ronalda Rouda, przytulił go, rozpłakał się i powiedział: byłem złym chłopcem, zabiłem 30 osób plus minus. Opuścił Rouda i pojechał do domu Krama. Tam spotkał się z Kramem i z Rossim. Kiedy jechał autostradą, to funkcjonariusze zauważyli, że trzymał pod brodą różaniec i jakoś tak gorączkowo się modlił. Po rozmowie z Kramem i Rossim, Gacy poprosił Krama, żeby zawiózł go na spotkanie z prawnikiem Leroyem Stevensonem. W międzyczasie, kiedy Gacy rozmawiał ze Stevensonem, to Kram podszedł do tych funkcjonariuszy, którzy ich śledzili, i powiedział im, że Gacy przyznał się do zabicia 30 osób swoim prawnikom. Następnie Kram zawiózł Gacy'ego na cmentarz Maryhill, gdzie był pochowany ojciec Johna. Po tym, jak policjanci nadzorujący złożyli raport, że Gacy się tak dziwnie zachowuje, to uznano, że pewnie Gacy jest bliski popełnienia samobójstwa. Zatem trzeba było go szybko aresztować i trzymać go pod kluczem. Aresztowali go pod zarzutem posiadania i dystrybucji marihuany i w tym czasie też udało się uzyskać drugi nakaz przeszukania jego domu. 21 grudnia sędzia Marvin Peters przychylił się do tego wniosku o drugi nakaz przeszukania. Policja powiedziała Gacy'emu: słuchaj, będziemy przeszukiwać twój dom, wejdziemy pod dom, zobaczymy, co tam trzymasz. To Gacy powiedział: słuchajcie, zabiłem kiedyś w samoobronie gościa, ale jego ciało pochowałem pod garażem. Najwidoczniej chciał zwrócić ich uwagę na jedno ciało. Uznał pewnie, że wykopią to jedno, przestaną szukać dalej i może uda mu się wywinąć, powiedzieć, że rzeczywiście zabił w samoobronie. Jednak po przybyciu do domu funkcjonariusze zauważyli, że Gacy odłączył pompę ściekową, przez co zalał całą przestrzeń pod domem. Więc założyli korek i poczekali, aż woda spłynie. Technik dowodowy Daniel Genty wszedł pod ten dom. To była powierzchnia 8,5 na 11,5 metra i czołgał się pod tym domem, zaczął kopać i w ciągu kilku minut odkrył gnijące ciało i ludzką kość ramieniową. Krzyknął do śledczych: możecie go oskarżyć o morderstwo. Myślę, że to miejsce jest pełne dzieci. Ofiary były jednak zbyt rozłożone, żeby były paistem. Kiedy Gacy dowiedział się, że policja znalazła szczątki pod jego domem i poinformowali go, że teraz będzie oskarżony o morderstwo, za które grozi kara śmierci, to Gacy pękł. Powiedział, że chce oczyścić powietrze, wiedział, że jego aresztowanie jest nieuniknione, było nieuniknione już od tego wieczoru, kiedy spędził noc pijąc i chlipiąc swoim prawnikom do ucha. We wczesnych godzinach porannych 22 grudnia, prawie dokładnie 10 lat po swoim pierwszym skazaniu za sodomię, w obecności swoich prawników Gacy złożył oficjalne oświadczenie, w którym przyznał się do zamordowania około 30 młodych mężczyzn, z których wszyscy, jak twierdził, dobrowolnie weszli do jego domu. Niektóre ofiary były wymienione po imieniu, ale w większości nazwisk Gacy nie znał albo nie pamiętał. Twierdził jednak, że wszyscy byli nastoletnimi uciekinierami płci męskiej lub męskimi prostytutkami i większość zakopał pod domem. Sam wykopał tylko 5 grobów, resztę wykopali jego pracownicy, w tym Gregory Godzik, który wykopał swój własny grób. Kazał im to zrobić, aby były dostępne groby
Na zaś. Podobno w styczniu 79 planował jeszcze bardziej ukryć te zwłoki, zalewając betonem całą przestrzeń pod domem. Lili Grexa, jego sąsiadka, powiedziała: był miłym, przyjaznym i hojnym sąsiadem. Byliśmy bliskimi sąsiadami. Nasz dom był dla niego otwarty, a jego dla nas. Nadal nie mogę uwierzyć, jak John mógł to zrobić. 23 grudnia w towarzystwie policji, prawników i starszej siostry Gacy'ego mężczyzna został przewieziony na most I-55, aby dokładnie wskazał miejsce, w którym przyznał się do wrzucenia ciała Roberta Paista i czterech innych ofiar do rzeki Des Plaines. Następnie zabrano Gacy'ego do domu. Tam poinstruowano go, aby oznaczył podłogę garażu pomarańczową farbą w sprayu, żeby pokazał, gdzie pochował osobę, którą rzekomo zabił w samoobronie. Ta osoba nazywała się John Butkowicz. Dopiero w kwietniu śledczy znaleźli ciało Paista w rzece Illinois. Autopsja wykazała, że Robert został uduszony papierowymi ręcznikami, które Gacy wpychał mu do gardła. I na ten moment to wszystko, proszę Państwa. O kolejnych krokach policji, o ekshumacjach, o oskarżeniu, procesie, aż do egzekucji Johna Gacy'ego przejdę w następnym odcinku, prawdopodobnie za jakieś 3 tygodnie, także bądźcie cierpliwi. Ja się strasznie cieszę, że akurat tę najgorszą część tej opowieści mam już za sobą, bo te morderstwa to jest po prostu dramat. Także teraz już naprawdę jadę na urlop. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Jeśli macie ochotę pogadać, to zapraszam na moje media społecznościowe. Znajdziecie mnie też na YouTubie. Wszystkie odcinki są też w formie audio we wszystkich aplikacjach podcastowych. Trzymajcie się. Słyszymy się już niebawem. Pa, pa!